Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Birdo pojawił się w pierwszym sezonie? Zapraszam do oglądania. Na początku zadajmy sobie pytanie, kim jest Birdo? Birdo jest takim kolesiem, który w szkole nie bardzo był lubiany i żeby zaimponować swoim kolegom, postanowił wydawać z siebie różne odgłosy, czyli taki tam klaun klasowy. Generalnie jak szybko się pojawił, tak szybko odpadł. Należał do drużyny Maskłak i nie pokazał się z najlepszej strony. Więc teraz zadajmy sobie pytania. Do jakiej drużyny trafiłby Birdo? Wydaje mi się, że do Okoni. Jak daleko by zaszedł? Cóż, gdyby trafił do Okoni, to odpadłby w tym samym odcinku, w jakim się pojawił. Tym samym zająłby miejsce Ezekiela, a ten mógłby się wykazać na troszkę dłużej. Czy Heather maczałaby palce w wyeliminowaniu jego? Cóż, nie. Bo on sam by się wyeliminował w najdurniejszy z najdurniejszych sposobów. A wy? Co sądzicie o Birdo w pierwszym sezonie? Swoje przypuszczenia piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Oraz udostępniajcie ten film tak, aby kanał mógł się dzięki temu rozwijać i polecajcie kanał swoim znajomym. Na razie, trzymajcie się i cześć!